Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle co niedzielę zapraszam na przegląd tygodnia. Działo się dużo w kończącym się tygodniu, niestety niewiele wiadomości pozytywnych, ale zacznijmy od tego, co najbardziej nas wszystkich zszokowało. Otóż przy okazji emisji kolejnego odcinka serialu Reset, pan profesor Sławomir Cenckiewicz ujawnił plany, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej kierowane przez Bogdana Klicha opracowało na wypadek rosyjskiej agresji. Te plany zakładały, ku zdumieniu nie tylko moim, odwrót do linii Wisły i obronę terytorium Polski dopiero na linii Wisły. Co to znaczy? To znaczy, że na wypadek takiego scenariusza jak atak, agresja rosyjska na Polskę w roku 2008, 10, 11, pan minister Bogdan Klich zaplanował wycofanie polskich wojsk na linii Wisły i obronę części Polski od Wisły na zachód, czyli oddanie rosyjskiemu najeźdźcy dużej części wschodniej Polski. To jest rzecz szokująca zupełnie. Ale tym wszystkim, którzy dzisiaj mówią, jak ich to bardzo szokuje, ja przypomnę coś innego. Otóż w roku bodaj 2009 opublikowałem na łamach tygodnika Najwyższy Czas informację, którą otrzymałem od znajomego oficera Agencji Wywiadu. On mi opowiedział o notatce Agencji Wywiadu, która mówiła o pewnym tajnym porozumieniu między rządem niemieckim a rządem rosyjskim, w której rząd rosyjski zagwarantował rządowi niemieckiemu, że jeżeli zdecydowałby się na interwencję zbrojną na terytorium Polski, to gwarantuje rządowi niemieckiemu to, że nie posunie się za linię Wisły i Sanu. To był taki pakt Ribbentrop-Mołotow 2.0, tylko mniej o nim mówiono. Znaczy de facto w ogóle o nim nie mówiono. Takie porozumienie zawarte, nie wiem w jakiej formie, między rządem rosyjskim a rządem niemieckim, o którym dowiedziała się Polska Agencja Wywiadu. Kiedy ja tą informację opublikowałem, to świętej pamięci senator Ryszard Bender wystąpił z interpelacją w tej sprawie. No, oczywiście organy państwowe odpowiedziały, że nic nie wiedzą o żadnym niemiecko-rosyjskim porozumieniu. Zostałem nominowany na jakiegoś tam wariata, ruskiego agenta i tak dalej, i tak dalej. I zwróćcie Państwo uwagę, że ten pomysł pana Klicha, który został teraz ujawniony, żeby wycofać wojska do Wisły, dokładnie pokrywa się z tym, o czym informowała Agencja Wywiadu w tej ściśle tajnej notatce, bo to było dokładnie to, czyli Rosjanie i Niemcy się dogadali, że jeżeli by Rosjanie mieli kaprys zaatakować Polskę pod jakimkolwiek tam byle pretekstem, to gwarantują rządowi niemieckiemu, że się zatrzymają na Wiśle, na linii Wisły i Sanu. I co robi minister Bogdan Klich? Opracowuje plan wycofania polskich wojsk na linii Wisły i Sanu. Kto jest szefem rządu w 2011 roku? Pan Donald Tusk. Wiemy o panu Donaldzie Tusku, że został zarejestrowany przez Stasi w latach 80. jako agent o pseudonimie Oskar. Śmierdząca sprawa niewyjaśniona do dzisiaj. Czyli można powiedzieć, że rząd polski został jakoś wciągnięty w tą umowę tajną rosyjsko-niemiecką. No dlaczego do tego nie doszło? Dlatego, że mimo wszystko Putin się nie zdecydował na atak na Polskę. On wtedy uznał, że ważniejsza jest dla niego Ukraina. Jeszcze nie do końca, bo mówimy o roku 2011. Jeszcze do końca nie zdążył zwasalizować Białorusi. Wtedy Białoruś miała trochę więcej samodzielności niż teraz, bo teraz Białoruś jest de facto gubernią państwa rosyjskiego. I plany, na szczęście dla Polski, ten zdradziecki, bandycki plan pana ministra Klicha okazał się być tylko scenariuszem, który się nie sprawdził, ale to jest taki element szerszego planu, jakim było zniszczenie wojska i polskiej armii za czasów pana Klicha. To naprawdę to było coś, co chyba od XVIII wieku się nie zdarzyło. Przecież pan Klich zniszczył polską armię w sposób potworny i ten plan wycofania się to był de facto plan oddania 1/3 Polski
rosyjskiemu najeźdźcy. I tylko kaprysem historii ten rosyjski najeźdźca się do Polski nie pofatygował. Dlaczego? Nie wiadomo. Trzeba byłoby znać kulisy tych rozmów rosyjsko-niemieckich, a tych oczywiście nie znamy. Natomiast ta sytuacja, ona przecież woła o pomstę do nieba, bo ona pokazuje, że najważniejsi urzędnicy państwowi w Polsce godzili się de facto na oddanie jakiejś 1/3 polskiego terytorium w wypadku obrony. Przecież to jest sprawa wołająca o Trybunał Stanu. To jest sprawa, za którą pan Tusk z panem Klichem powinni naprawdę spędzić resztę życia w więzieniu. Ja o tym przypominam wszystkim tym, którzy mnie krytykują za moją krytykę Donalda Tuska. Tymczasem ja akurat Platformę uważam za zło takie samo jak PiS. Nigdy nie głosowałem na Platformę, nie będę głosował w te wszystkie obietnice fałszywe pana Tuska, to nie wierzę. A nie wierzę właśnie dlatego, że ja się nauczyłem w swoim dziennikarskim życiu odróżniać deklaracje, oddzielać deklaracje od faktów. Deklaracje pana Tuska są nic nie warte, bo fakty są właśnie takie, jak ten plan obrony pana ministra Klicha. Także szokująca sprawa, ja mam nadzieję, że to po wyborach zostanie wyjaśnione i pan Klich, pan Tusk i wszyscy inni, którzy się do tego przyczynili, powędrują do kryminału na długie lata. Zyskaliśmy na arenie międzynarodowej nowego wroga. Tym razem to Ukraina, czyli państwo, co do którego jeszcze kilka tygodni temu nie moglibyśmy się spodziewać, że zostanie naszym wrogiem. Więc jak już Ukraina przeszła do obozu antypolskiego, to z naszych sojuszników, poza naszym najważniejszym sojusznikiem, który żeruje na nas i wykorzystuje nas do swoich interesów jak może, to chyba zostaniemy w dobrych relacjach jeszcze z takimi państwami jak Słowacja, Albania, Czarnogóra, Malta i tak dalej. To są wszystko absolutni potentaci geopolityczni, którzy przecież decydują o losach świata. Ale o co chodzi z Ukrainą? Chodzi o to, że rząd ukraiński się zdenerwował na to, że Polska wprowadziła embargo na import ukraińskiego zboża i wielka polsko-ukraińska przyjaźń się skończyła, ale skończyła się na warunkach korzystnych dla Ukrainy, bo mimo pyskówek pana Zełenskiego, mimo jego skandalicznego przemówienia, w którym to powiedział, że Polska realizuje jakąś politykę Putina, to w Polsce nie skończyła się ani pomoc dla Ukraińców, ani zasiłki socjalne dla Ukraińców, ani przyjmowanie uchodźców z Ukrainy, ani nic innego tak naprawdę. Tak jak właziliśmy w tyłek Ukraińcom, tak wchodzimy. Tylko doszliśmy do takiego momentu, że Ukraińcy po prostu na nas się, mówiąc brzydko, wyszali. Bo tak z reguły postępuje się w polityce ze słabym wazyliniarzem i łaziłkiem, który tylko biega, nadskakuje i nie reprezentuje swoich własnych interesów. Ja już wielokrotnie mówiłem, także tutaj w moim kanale do Państwa, że zachowanie ukraińskich polityków, aż prosi się o to, żeby ich trochę zdyscyplinować, bo w jakiej sytuacji jest Ukraina w stosunku do Polski? Ukraina jest w sytuacji człowieka proszącego o pomoc, który się zmaga z rosyjską agresją, który jest uzależniony od dostaw zachodniej broni, zachodniej amunicji, który jest de facto nawet nie na kroplówce, ale na transfuzji od krajów zachodnich. I to Ukraina powinna znaleźć się natychmiast w sytuacji kogoś, kto zabiega o polską pomoc i musi codziennie odczuwać, że to on jest stroną zabiegającą, nie odwrotnie. A do czego doprowadzili nasi, ci pożal się Boże, politycy? Zaczęli nadskakiwać Ukraińcom, spełniać wszystkie roszczenia, wszystkie żądania itd., itd. Już pamiętam, jak parę tygodni temu wybuchła awantura z powodu jakiejś tam wypowiedzi któregoś z polskich polityków, który powiedział, że Ukraińcy powinni nam być jednak wdzięczni za okazaną pomoc. Ta wypowiedź świadczy o głupocie tego polityka. Już nie pamiętam, który to powiedział, bo w polityce nie ma czegoś takiego jak wdzięczność. W polityce jest cynizm i obrona swoich interesów, nic więcej. I tak samo jest też i w tym przypadku. Otóż my ustawiliśmy się w pozycji państwa, które pomaga Ukrainie bez żadnego rewanżu. Pomaga za darmo, udostępniając swoje zasoby terytorialne, swój sprzęt wojskowy i tak dalej, to Ukraińcy, widząc takiego frajera, po prostu brali ile mogli, a jak frajer zaczął się buntować, to zaczęli tego frajera obsztorcowywać. Przynosi właśnie skutki durna polityka nadskakiwania Ukrainie, którą wyznawali wszyscy, od prezydenta Dudy, który to pojechał na szczyt w Wilnie i powiedział, Polska nie będzie nic dla siebie załatwiać poprzez cały ten rząd. I wszystkie jego instytucje, zbieramy właśnie teraz żniwo tej polityki, bo Ukraińcy, którzy od nas wyciągnęli mnóstwo pieniędzy, którzy nas wykorzystywali jak mogli, teraz zaczynają stawiać nam warunki.
No, dobrze byłoby na przykład postraszyć pana Żeleńskiego albo mu wprost zapowiedzieć, że jak nie zmieni swojego zachowania, to polskie lotnisko wiesiące może przestać przyjmować pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. Myślę, że to bardzo by szybko wtedy unormowało zachowania tych ukraińskich polityków. W odpowiedzi na wstrzymanie importu zboża z Ukrainy rząd ukraiński wystąpił z dwiema inicjatywami. Pierwsza to jest zakaz importu do Ukrainy polskich warzyw i owoców, a druga, no to ciekawe, to szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy to wymyślił, to znaczy wpisanie do polskiej ustawy obowiązku pomocy Ukrainie, prawda? Chodzi o to, jak on to pięknie wyjaśnił, żeby nawet po wyborach kolejny rząd był tą ustawą zobowiązany, z czego wniosek, że Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego być może wie czegoś, czego my nie wiemy. Być może szef tejże rady wie już skądinąd, że po wyborach zmieni się rządząca w Polsce partia i trzeba ją już od razu zdyscyplinować. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jaki to jest kolejny poziom bezczelności. To znaczy przyjeżdża wysoki urzędnik ukraiński i mówi nam, co my mamy sobie w naszej polskiej ustawie wpisać, żeby było korzystne dla jego kraju. No, wypadałoby kopnąć tego pana w tyłek i powiedzieć mu, gdzie jest jego miejsce. Ale tak się właśnie kończy półtora roku, no więcej niż półtora roku, nadskakiwanie Ukraińcom. Tak się kończy właśnie polityka bycia takim chłopcem na posyłki, bycia taką zastępczą, jak to się mówi, do chłostania za wszystkie niepowodzenia Ukrainy. Od początku myśmy jako Polacy nie zadbali o swój interes. Kierowaliśmy się sentymentami tutaj. O, zły, wraży Putin, napadł bratni naród ukraiński. Zapomnieliśmy całą historię narodu polsko-ukraińskich stosunków. Zapomnieliśmy Wołyń, zapomnieliśmy powstanie chmielnickiego, zapomnieliśmy wszystkie te akty nielojalności, bandytyzmu Ukraińców w stosunku do Rzeczpospolitej Polskiej, prawda? I niesłusznie. Dlatego, że Ukraińcy nie są naszymi przyjaciółmi i nigdy nie będą, podobnie jak Rosjanie. Ale opieranie polityki na emocjach i to takich prymitywnych, a to tutaj dokopiemy Putinowi, no właśnie przynosi takie skutki. Jakie mamy na dzisiaj bilans pomocy Ukrainie? Ciężkie miliardy, dziesiątki miliardy dolarów utopione w Ukrainę, osłabienie potężne polskiego potencjału zbrojeniowego, prawda, i obronnego przez wysyłanie tam czołgów i tak dalej, zepsucie sobie relacji z Rosją na długo, a jakie mamy korzyści? Żadnych. Włożyliśmy tyle pieniędzy, tyle sprzętu i nie dostaliśmy nic. Co więcej, po stronie korzyści można wpisać tak zwane korzyści ujemne czy plusy ujemne, cytując Lecha Wałęsę, które polegają na tym, że jeszcze ta Ukraina przez nas dowartościowywana, obsypywana złotem, teraz się stawia nam warunki, zachowuje się agresywnie, niegrzecznie. Tak jak co było do przewidzenia? Ja to przecież przewidywałem wcześniej. No i durne wypowiedzi pana tam Żaryna, Kamińskiego, Kaczyńskiego, Morawieckiego tej sytuacji nie zmienią. Po prostu zostaliśmy jak zwykle wymani na arenie międzynarodowej i jeszcze za to zapłacimy. Także być może ta polityka, ten moment zmusi polską klasę polityczną do jakiejś refleksji i zaprzestania tego bezmyślnego pomagania krajowi, który wcale, jak widać, nie jest nam życzliwy. Przynosi nieoczekiwane zaskoczenia rzeczywistość, jak chodzi o gminę Kodeń, tą moją gminę ulubioną, o której tyle ostatnim razem mówiłem. Podzieliłem się z Państwem kilka tygodni temu informacją, że sprawą tych dziwacznych relacji finansowych między gminą i jej wójtem, a firmą Wipasz zainteresowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wiadomość sprzed kilku dni jest taka, że Centralne Biuro Antykorupcyjne dostało bana na to śledztwo. Oficjalnie z Warszawy tą sprawę przeniesiono do Białegostoku. Delegatura białostocka CBA to jest taka delegatura do wyciszania spraw niewygodnych dla władzy, w związku z czym teraz poszły tam akta całej sprawy, wszystkie ustalenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Także można powiedzieć, że jak to zwykle w Polsce pewnie niewiele wyniknie z tych czynności, z tego śledztwa i wszystko się zakończy wesołym oberkiem, jak mawia kolega Michalkiewicz. Także nagłaśnialiśmy patologię w gminie Kodeń, zajęły się tym organa państwowe, z efektem, jak widać, żadnym, bo lokalne układy i układy polityczne okazały się tutaj być silniejsze. Także wszystko wskazuje na to, że na razie działania CBA zostały po prostu zablokowane. Dlaczego? Można się domyśleć. Zarzuty prokuratorskie otrzymała znana aktorka Magdalena Cielecka. Tym razem prokuratura oskarżyła ją o reklamę alkoholu.
To jest druga celebrytka w tym, nie, przepraszam, czwarta już osoba znana publicznie w tym roku, która będzie karnie odpowiadać za reklamy alkoholu. Pierwszy był Tomasz Lis, potem był Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki i teraz Magdalena Cielecka. No, sytuacja idiotyczna zupełnie. Cielecka została oskarżona, grozi jej tam od 10 tysięcy do 500 000 złotych grzywny. Została oskarżona o to, że w jakimś tam wpisie na Facebooku miała promować jakiś napój alkoholowy. Co ciekawe, donos na panią Cielecką złożył Jan Śpiewak. No to bardzo źle świadczy o Janie Śpiewaku. Takie donosicielstwo obrzydliwe. To aż mnie się wymiotować od tego chce. I oczywiście Jan Śpiewak ją tam w mediach obsztorcowuje, żeby ona tutaj, odwołując się do jakichś własnych doświadczeń alkoholowych, przeprosiła za to, co robi i tak dalej. I teraz znowu, proszę Państwa, zostanie uruchomiony cały aparat ścigania, tam prokuratura, sąd, pani Cielecka będzie musiała wynająć adwokata, stawić się w sądzie i tak dalej. Aparat państwowy zostanie zaprzężony do rozwiązywania problemów, o których słusznie mawiał świętej pamięci Stefan Kisielewski, że socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w żadnym innym ustroju. Bo gdyby oddzielić złe emocje pana Jana Śpiewaka, jakąś jego nienawiść prywatną, zupełnie niezrozumiałą do Magdaleny Cieleckiej, to można sobie postawić takie pytanie, gdzie tu jest sens? Otóż tu kompletnie nie ma żadnego sensu. Ta ustawa jest zupełnie bez sensu, te przepisy są archaiczne, bodaj z 1982 roku i nie mają kompletnie sensu. Co więcej, one są szkodliwe. Nie tylko, że są bezsensowne, są szkodliwe, bo ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego ma funkcjonować zakaz reklamy alkoholu. Przecież jeżeli ktoś chce pić alkohol, to sobie go będzie pił niezależnie od tego, czy reklama jest, czy nie. Jeżeli nie chcę pić alkoholu, ja miałem w swoim życiu kilkuletni taki okres, że nie piłem w ogóle alkoholu, to się go nie pije niezależnie od tego, czy reklamy są, czy reklam nie ma. Natomiast zakaz reklam produktów alkoholowych, głupi, bezsensowny co do zasady, ma tą wadę, że bardzo ogranicza rynek prasy, że bardzo utrudnia funkcjonowanie mediom, dziennikarzom i wydawcom prasy, bo przecież producenci alkoholu to jest potężna grupa potencjalnych reklamodawców, której nie pozwala się wydawać pieniędzy w polskich mediach, prawda? Przecież zamiast, gdyby zabronić w Polsce wykupywania reklam ze spółek Skarbu Państwa, żeby władza nie dotowała swoich aparatów propagandowych, żebyśmy tam, prawda, nie czytali reklam czołgów albo łodzi podwodnych w Gazecie Polskiej, tylko taki zakaz wprowadzić, a zlikwidować idiotyczny, kretyński zakaz reklam napojów alkoholowych, to w prasie ukazywałoby się reklamy napojów alkoholowych. Co z tego? Przecież nie ma żadnego, nikt nie ma obowiązku kupować tam sobie piwa, czy wina, czy wódki. To już zupełny absurd. I byłoby to stworzenie nowego segmentu reklamowego dla mediów, które to media potrzebują dodatkowych reklamodawców, prawda? Nie ma ten zupełnie żadnego sensu, ten przepis. Ja mówiłem to już komentując sprawę Tomasza Lisa. Jest to kretyństwo, głupota, nonsens do kwadratu i mam nadzieję, że na kanwie sprawy pani Magdaleny Cieleckiej ktoś się weźmie i obudzi i zgłosi wniosek o likwidację tego kretyństwa uchwalonego w czasach Jaruzelskiego, zabraniającego reklamy alkoholu. Jest to po prostu idiotyzm i tyle. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła tak zwaną deklarację pandemiczną. Ta procedura w ONZ polega na tym, że ONZ jako ciało coś uchwala i jeżeli państwa, które są członkami ONZ, a Polska jest członkiem ONZ, nie wniosą sprzeciwu, to staje się to obowiązującym prawem. Ta pandemiczna, jak to się nazywa, przepraszam, tu zrobi ścięcie. Strasznie mnie to denerwuje, że mi telefon po prostu się blokuje. A, deklaracja pandemiczna. Deklaracja pandemiczna zmusza państwa do trzech takich rzeczy, bardzo niepokojących i niezgodnych z przekonaniami i światopoglądem większości z nas. A więc pierwsze to są zastrzyki, że państwo ma być gotowe na to, żeby robić zastrzyki w przypadku pandemii i robić te zastrzyki pod przymusem. Druga rzecz to są obowiązkowe paszporty zdrowotne. To jest kolejny krok w dziedzinie likwidacji naszej prywatności,
bo zastrzyki, bo paszporty zdrowotne polegają na tym, że każdy zabieg ma być tam odnotowany, każde szczepienie ma być odnotowane i paszport zdrowotny to będzie taki dokument, którym wszystkie informacje dotyczące naszego zdrowia będą się zapisywać. I co więcej, każdy urzędnik państwowy, który z mocy ustawy dostanie taki dostęp, będzie o tym wiedział. Czyli cały państwowy aparat biurokratyczny będzie wiedział o tym, na co się szczepiliśmy, gdzie się szczepiliśmy, kiedy się szczepiliśmy, jakie leki przyjmowaliśmy, kiedy, gdzie, kto nam je zapisał, na co chorowaliśmy, kiedy, gdzie, w jakim okresie i tak dalej, i tak dalej. To jest moim zdaniem, chciałbym się mylić, ale moim zdaniem to jest wstęp do przymusowej eutanazji, dlatego że jeżeli przez 20, 30, 40 najbliższych lat państwa będą gromadzić takie informacje, to potem będą wprowadzał algorytmy, które będą podpowiadać, że ten obywatel po przejściu na emeryturę to będzie tyle i tyle kosztował państwo, bo trzeba go będzie leczyć, a ten i ten obywatel to prawda jest zdrowy, więc będzie mu trzeba wypłacać tylko emeryturę. I chciwe, pazerne państwo pójdzie wtedy za ciosem i będzie chciało doprowadzić do przymusowej eutanazji tych, którzy będą stwarzać ryzyko, że w jesieni swojego życia będą to państwo dużo kosztować. Właśnie dlatego, że będą chorzy, będą się tam zmagali z jakimiś problemami zdrowotnymi, trzeba ich będzie leczyć i tak dalej, i tak dalej. No, niezależnie od tego, ja nie chciałbym żyć w świecie, w którym każdy biurokrata może po moim numerze PESEL wejść do mojego paszportu zdrowotnego i czytać tam wszystkie informacje o moich chorobach i myślę, że państwo też byście nie chcieli. Niestety od środy 20 września ONZ sukcesywnie zaczął to wprowadzać. Przypatrujcie się państwo temu, czy Polska rękami Ministerstwa Zdrowia złoży protest. Moim zdaniem nie złoży protestu i w okresie kampanii wyborczej naród będzie tak bardzo zainteresowany lub ogłupiany, jak kto woli, walką polityczną, kampanią polityczną, tym wzajemnym obrzygiwaniem się przez pana Tuska i pana Kaczyńskiego, że zupełnie zlekceważy, nie zauważy nawet tej agendy pandemicznej. To samo ONZ pracuje nad przyspieszeniem tak zwanej agendy 2030. Ona obejmuje trzy jakby takie fundamenty. Pierwszy to jest dekarbonizacja, czyli odejście przez cały świat od węgla, czyli wprowadzenie przepisów, które krajom członkowskim ONZ, także Polsce, bo Polska jest członkiem ONZ, zabraniają korzystania z węgla i wykorzystywania w ogóle z węgla i wykopywania węgla, wydobywania węgla i tak dalej. To doprowadzi do tego, że Polska, która jest jednym z krajów, znaczy krajem najbardziej na świecie położonym na złożach węgla, nie będzie mogła z tych złóż węgla korzystać. No, to miało zostać wprowadzone do roku 2030, ale zostanie wprowadzone trochę wcześniej. I to będzie oznaczać dalsze dramatyczne skutki w postaci wzrostu cen prądu. Także fatalna wiadomość, niestety też polski rząd tego nie oprotestowuje. Drugim takim fundamentem to jest cyfryzacja tej agendy 2030, czyli przeniesienie wszystkich możliwych obszarów życia do przestrzeni cyfrowej, czyli tak jak wprowadzenie jakichś tam paszportów zdrowotnych czy paszportów covidowych, to żeby potworzyć bazy danych, w których będą informacje na temat coraz to kolejnych aspektów naszego życia, czyli zdrowia, czyli edukacji, czyli jazdy samochodem, naszych punktów karnych, etc., etc. Co będzie dalej, nie wiadomo, ale już widać, że tendencja jest taka, żeby ten obszar cyfryzacji rozszerzać, żeby każdy z nas w końcu stał się takim, można powiedzieć, cyborgiem, o którym władza wie wszystko, zupełnie wszystko. Pewnie z czasem zaczną też chcieć myśl kontrolować. Trzecim fundamentem agendy 2030 jest ekologizm, czyli wprowadzanie rozmaitych idiotyzmów pod pretekstem ochrony przyrody. Tutaj przede wszystkim chodzi o elektromobilność. I elektromobilność i ograniczanie emisji dwutlenku węgla, co ma doprowadzić do choćby stworzenia, znaczy do zakazania nam poruszania się, dlatego że jeżeli byśmy jeździli samochodami, to będziemy emitować dwutlenek węgla, więc ONZ chce, żeby agenda 2030 wyeliminowała samochody spalinowe, a zostawiła samochody elektryczne. One będą dla wybranych tylko, dlatego że mało kogo będzie stać na samochód elektryczny, w związku z czym ruch może spadnie, natomiast będziemy mieli problem z przemieszczaniem się.
I tu wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu, wychodzi idea budowania tych 15-minutowych osiedli, czyli stworzenia takich get, które się będą nazywać osiedle, z których wyjście będzie możliwe tylko za uzyskaniem specjalnej zgody i ileś tam razy w ciągu roku, i w której w ciągu 15 minut będzie można dotrzeć do wszystkich tych miejsc, które zdaniem władzy są najbardziej potrzebne człowiekowi, a nie do szkoły, przedszkola, apteki, prawda, szpitala, sklepu spożywczego, sklepu z artykułami przemysłowymi, etc., etc. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie ma tam obiektów kultu religijnego. Czyli jeżeli ja będę chciał w niedzielę się pomodlić, pójść do kaplicy czy do kościoła, to będę musiał liczyć na to, że władza łaskawie mi pozwoli na moim 15-minutowym osiedlu się modlić i zbuduję tam kościół albo kaplicę. A jeżeli władza mi nie pozwoli, no to co? No to nie będę mógł wejść z takiego osiedla, nie będę mógł pójść w niedzielę jak zwykłym sobie na mszę do kościoła czy do kaplicy, bo wychodzenie z takiego osiedla będzie limitowane. No a ponieważ lewica, która wprowadza te pomysły, jest skrajnie ateistyczna, no to chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, jak wiele pozwoleń na budowę obiektów sakralnych będzie wydawać w obrębie takich 15-minutowych osiedli. I czwarty fundament tej agendy 2030 to jest rozszerzenie prawa do aborcji. ONZ lobbuje za tym, żeby we wszystkich krajach wprowadzić prawo do aborcji na życzenie kobiety do 12 tygodnia ciąży, bez względu na wszelkie kwestie światopoglądowe. Także bardzo złe wieści dochodzą z centrali ONZ. Idzie kolejna pandemia. Rząd brytyjski pochwalił się właśnie tym, że grupa brytyjskich naukowców opracowała tak zwaną szczepionkę na chorobę X. To znaczy na kolejną pandemię, czyli opracowała szczepionkę na chorobę, która jeszcze nie wiadomo, czy będzie miała miejsce. Portal Daily Mail zacytował panią profesor Jenny Harris, która stwierdziła, że istnieje duże ryzyko nowej pandemii, dlatego że są zmiany klimatyczne i zmiany migracyjne i to wszystko sprzyja pandemii. To, co mnie najbardziej zaskoczyło w tych wypowiedziach, to że nie wiadomo jeszcze, jaka choroba ma spowodować tą pandemię, ale już naukowcy wymyślają na nią lek. Także boję się, że w tej sytuacji kolejna pandemia zostanie zarządzona, jak ten lek dojrzeje, no bo przecież na pewno na ten lek wydano takie pieniądze, że trzeba teraz te pieniądze sobie zwrócić, żeby inwestycja się okazała opłacalna i trzeba będzie nową pandemię ogłosić. No, mam nadzieję, że nie w tym roku. Natomiast nie wiem, czy gospodarka, zwłaszcza Polska, zwłaszcza w sektorze małych i średnich firm, takich jak moje, kolejny eksperyment pod nazwą pandemia przetrwa. Natomiast pierwszy raz mamy do czynienia z tak otwartym przyznaniem się, że skoro są szczepionki na nową chorobę, to trzeba będzie wprowadzić pandemię. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Jak zwykle zachęcam do lektury moich książek. Dzisiaj książka dla tych, którzy się interesują geopolityką. Polska nie zginęła, my żyjemy. Zapis mojej rozmowy wywiadu rzeki z Romualdem Szeremietiewem. Także, a przede wszystkim na tematy wschodnie. Romuald Szeremietiew bardzo trafnie przepowiedział scenariusz rozwoju wydarzeń na Ukrainie, czyli i aneksję Krymu, i wojnę w Donbasie, i wojnę tę pełnoskalową, która jest teraz. Kogo interesują kulisy tych spraw, tego zachęcam do lektury. Jak zwykle bardzo Państwa proszę o subskrypcję mojego kanału. Dobijam do 40 tysięcy subskrybentów i bardzo chciałbym z Państwa pomocą ten pułap przekroczyć. Dostałem też od pana Zenona Łupiny z Brukseli zaproszenie na tournée objazdowe po Belgii. Będę Państwa informował o szczegółach. Jeżeli chcielibyście Państwo, tu się zwracam do Państwa mieszkających w Belgii, gościć mnie w innych miejscowościach, ja z wielką przyjemnością przyjechałbym i do Gandawy, i do Antwerpii, i do Lille, i do Ostendy, to kontaktujcie się Państwo ze mną, macie w opisie filmu dane kontaktowe. Jak zwykle bardzo proszę o komentowanie dla zasięgu, o lajki, o łapki w górę, o udostępnianie moich wypowiedzi wszędzie tam, gdzie uznajecie to Państwo za stosowne, a wszystkim tym z Państwa, którym podoba się to, co robię, to, co mówię, to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie filmu linki do PayPala, do Patronite'a, mój numer rachunku bankowego. Będę gorąco wdzięczny Państwu za wszelkie formy wsparcia, bo ten kanał może istnieć tylko dzięki Państwu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.